opowiemy troszeczkę więcej o sprzęcie obowiązkowym oraz dodatkowym, który warto zabrać sobie na Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, który zbliża się do nas wielkimi krokami. Co do sprzętu obowiązkowego, to wiadomo, nie ma dyskusji. Organizator określa pewną listę obowiązkowych rzeczy, które musicie mieć. I tutaj się nie zastanawiajcie, bo naprawdę nie warto brać. Po pierwsze, no jest to dla nas pewne zabezpieczenie waszego przebycia, natomiast jeżeli już bierzecie, to wybierzcie te produkty, które będą wam jak najbardziej pasować. Co do obowiązkowego sprzętu, w zależności od tego, na jakiej trasie startujecie, ta lista się troszeczkę zmienia. Na biegach długich jest kilka pozycji, to naprawdę jest niewiele, ale musicie się na tym skupić, czyli przede wszystkim oprócz numeru startowego i chipa, który my dostarczymy wam, jak będziecie się rejestrować, i to musicie mieć przez cały czas zawodów, dowód osobisty ze zdjęciem. Przekraczacie granicę, wiadomo, musicie mieć dowód albo paszport. Telefon do kontaktu cały czas musi być naładowany i to jest ważne, żeby zaplanować sobie tak, żeby ten telefon wytrzymał. Jeżeli ktoś wie, że ten telefon wytrzyma, możecie mieć, bo w obowiązkowym wyposażeniu jest mapa całości trasy. Dlatego tam w tym telefonie może być oczywiście dostęp do mapy, ale pamiętajcie, musi być naładowany cały czas. Jeżeli jest rozładowany, nie ma wtedy zaliczenia, że posiadacie tą obowiązkową sprawę. Kolejna rzecz, którą musicie mieć przy sobie, to jest kurtka. To może być kurtka wiatroszczelna, ale oczywiście pamiętajcie, że w zależności od pogody może trzeba będzie ją wymienić na kurtkę wodoszczelną. Bądź co bądź, kurtka musi być. Folia NRC, czyli zabezpieczenie takie termiczne, klasyka. Warto też i trzeba mieć czapeczkę albo bafa, którego możecie, wiadomo, ubrać na głowę, ale trzeba mieć go przede wszystkim w sobie. Tak, na większości tras na festiwalu w Lądku nie ma kubków plastikowych jednorazowych. Musicie mieć własne kubeczki. Wybieracie sobie jakiś mały plastikowy kubeczek, który jesteście w stanie wcisnąć. Każdy z was musi mieć też przy sobie minimum pół litra picia. Tak jest. I cóż, jeszcze z tych ważnych kwestii, no to jest latarka, którą zawsze po zmroku musicie posiadać. My będziemy oczywiście to sprawdzać, natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie miał nocą latarki. I to są rzeczy, które musicie mieć na Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich. Natomiast mamy też przygotowane dla was kilka rzeczy, o których warto pomyśleć. To musicie mieć, ale żeby to wszystko zabrać, warto ze sobą mieć jakąś kamizelkę biegową bądź plecak biegowy, żeby to sobie sprytnie po prostu pochować. Następną rzeczą, o której możecie pomyśleć, to są kijki biegowe. Najlepiej mieć takie typowe biegowe, żeby były lekkie, miały przedłużaną rączkę i były składane, żeby fajnie było schować do plecaka w momencie, kiedy ich nie będziemy używać. Jako że Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich rozgrywany jest latem, odbywa się latem, najczęściej świeci słońce, bo pogoda prawie zawsze dopisuje, prawda Piotrek? Mamy umowę, że będzie. Że będzie. Więc zabieramy też, słuchajcie, okulary, które się na pewno przydadzą. Jeśli wybieracie biegi dłuższe i nie jesteście pewni, czy wasz obowiązkowy sprzęt, czyli czołówka i telefon wystarczy, jeśli chodzi o baterie, nie zapomnijcie o dodatkowych bateriach albo naładowanym też powerbanku. Tak, no tutaj Natalia powiedziała o pewnych aspektach, które dodatkowo na pewno warto wziąć, szczególnie na dłuższe trasy. Natomiast to, co musicie zwrócić uwagę, ja jak zawsze planuję, no to oczywiście, jeżeli wybieram plecak, to wybieram plecak taki, który będzie stosunkowo wygodny dla mnie. Nie wybieram plecaku, który ma środek ciężkości daleko odsunięty, natomiast taki, który będzie przylegał i który łatwo w trakcie biegu, bez ściągania, jestem w stanie te najważniejsze rzeczy często używane schować lub wyciągnąć. Dlatego akurat my używamy kamizelki, które no, w prosty sposób można dotrzeć do kieszeni, natomiast samo nawadnianie, tak, które jest najczęstszym takim elementem, który na bufetach uzupełniamy, no to korzystamy z flasków, no już powoli my przynajmniej wyszliśmy z camelbacków, które wiadomo, trzeba sionąć plecak, naładować 1,5 litra płynu, a to czas, to troszeczkę więcej
problemów, natomiast takie flaski, jeżeli mamy 2,5-litrowe, to możemy sobie nawet urozmaicić ten płyn i z przodu do tych kieszonek w prosty sposób napełniać. Słuchajcie, sprawdzamy też pogodę przed naszym biegiem, w szczególności jeśli wybieracie dłuższe dystanse, a będzie się zapowiadała powiedzmy burza czy deszcz, nie zapominajcie zabrać ze sobą spodni przeciwdeszczowych oraz też kurtki przeciwdeszczowej. Podobnie zarówno w złą, jak i w dobrą pogodę, te wszystkie rzeczy pakujcie sobie w woreczki strunowe. Po pierwsze, rzeczy wtedy są mniejsze, jak je ładnie tu upchniemy. Po drugie, mamy pewność, że ta rzecz, jak ją wyciągniemy z worka, jest sucha. Przynajmniej na chwilę. Dokładnie. Pakujcie tutaj zarówno ciuchy, jak i na przykład telefony, jeśli nie macie wodoszczelnych. Tak jest. Tutaj Natalia właśnie wspomniała, że jeżeli mamy prognozę, że będzie padać, ja przynajmniej sam osobiście wtedy zabieram kurtkę troszeczkę większą, bardziej odporną na te warunki. Natomiast jeżeli wiem, że będzie ciepło, no to wybieram wariant jak najmniejszy, czyli wiatroszczelny, bez kaptura i to w zupełności wtedy wystarczy, no bo zobaczcie, taka kurtka może się dosłownie zmieścić w dłoni, czyli no nie musicie dużo dźwigać. Słuchajcie, jeśli wasze starty są z rana i zastanawiacie się, czy będzie ciepło, czy nie, i czy wam wystarczy jakaś koszulka z długim, czy brać koszulkę z długim, bądź z krótkim rękawkiem, idealnym rozwiązaniem są po prostu rękawki, które możecie naciągnąć na siebie, a później bardzo szybko po prostu zsunąć z ręki. Coś, o czym warto pamiętać, to również chusteczki higieniczne. Może niekoniecznie cała paczka, ale pół może się przydać. Polecam. Ja jeszcze mam taki patent, że oczywiście są małe woreczki strunowe, że wsadzam tam papier toaletowy, troszeczkę mniej oczywiście niż Natalia, ale chowam tam, zamykam. Może to być właśnie chusteczki higieniczne, takie jednorazowe, ale albo mogą być to też nawilżane chusteczki, dlatego też w takim małym strunowym pojemniczku one świetnie po prostu przetrwają. Słuchajcie, wyposażenie obowiązkowe im jest folia NRC, ale w szczególności przy biegach długich zabierzcie ze sobą kilka dodatkowych rzeczy z apteczki, jak plastry, jakiś mały bandaż, plastry na otarcia. To też się może zawsze przydać. Dokładnie, jeżeli mamy na długich trasach przepaki, czyli tam, gdzie możecie w tych depozytach sobie troszeczkę rzeczy przygotować, ja zawsze, poza powiedzmy tam dwoma, trzema ulubionymi jakimiś żelami, batonami czy napojem, wrzucam cały zestaw odzieży do wymiany, czyli koszulka, spodenki, bo być może gdzieś na trasie coś by nam się przypadkowego stało, buty podobnie, skarpetki. Niekoniecznie to czasami wymieniam. W 80% często to zostaje, natomiast mamy pewność i świadomość, że jak dobiegamy do takiego punktu, mamy możliwość się przebrania, szczególnie jak są opady, jak są jakieś odparzenia na stopach. I wtedy także taką apteczkę pełniejszą możemy przygotować sobie, to co mówiła Natalia. Jeden plaster, jakieś na odciski możemy wziąć ze sobą. Natomiast na takim przepaku możemy mieć już bardziej kompletną apteczkę. To chyba tyle od nas, jeśli chodzi o sprzęt. Także pokazaliśmy wam, co musicie mieć oraz co warto zabrać, albo przynajmniej sobie też przygotować. Zatem do zobaczenia w lądku w lipcu. Tak jest. Do zobaczenia.